Dwa razy teatr. Pod takim hasłem co roku pracownia teatralna Format z Młodzieżowego Domu Kultury podsumowuje pracę swoich grup teatralnych. Tym razem efekty swoich scenicznych działań pokazali najmłodsi, czyli Teatr Smyki, i druga pod względem wiekowym grupa, Teatr Cebula. Szczycimy się tym, że każda z naszych grup teatralnych raz w roku szkolnym ma swoją premierę, czyli przygotowuje zupełnie nowe przedstawienie. Dzisiaj mamy dwie prapremiery, czyli po raz pierwszy będziemy mieć okazję zobaczyć dwie sztuki teatralne, które mocno odnoszą się do spraw dzieci, więc poruszają nie tylko jako dziedzina sztuki, ale poruszają też warstwą problematyczną. Teatr Smyki, czyli dzieci w wieku od 4 do 6 lat, zaprezentowały spektakl zatytułowany Kotek, który merdał ogonkiem. Spektakl jest opowieścią o tym, jak trudno jest być innym i zdobyć akceptację otoczenia. Jestem Dalmatyńczykiem, jestem cały w łapki. Znają mnie na osiedlu wszystkie sąsiadki. Umiem merdać ogonem w prawo i w lewo i każdego kota zagonię nad zewo. Hał! Nieco starsi, bo uczniowie szkół podstawowych i gimnazjaliści działający w Teatrze Cebula zaprezentowali spektakl Szarość Błękitu, zainspirowany książką Grzegorza Gortata Moje cudowne dzieciństwo w Aleppo. Przez wiele stuleci nasz kraj był prawdziwą potęgą, a wrogowie nie próbowali z nami zadzierać. Dlaczego byliśmy potęgą? Bo jako naród nigdy się nie kłóciliśmy. Nie daliśmy się nikomu podzielić. Dzielenie jest dobre w matematyce. Ale między sobą ludzie powinni się dzielenia wystrzegać. Podziały i kłótnie do niczego dobrego nie prowadzą. Spektakl Szarość Błękitu przenosi widza do świata dzieci żyjących w ruinach miasta ogarniętego wojną. Dwie grupy, które zaprezentowały się w sobotni wieczór, działają w pracowni od 2 lat. Ja jestem dumna z dzieci, dlatego że dla mnie najważniejsze w pracy jest nie scenografia, nie to, żeby dzieci stały na scenie, tylko najważniejsze są dzieci, to co chcą powiedzieć dzieci, i zarówno jedne, jak i drugie dzisiaj maluchy same wymyślały swoje teksty, więc tym bardziej jestem dumna. One same wiedziały, jakimi postaciami muszą być i jakie te postacie są, i nawet wymyślały sobie historię tych postaci. Spektaklom towarzyszyła prowadzona pod egidą Polskiej Akcji Humanitarnej zbiórka pieniędzy na pomoc dzieciom poszkodowanym w wyniku działań wojennych w Syrii. W sumie do puszek trafiło blisko 1000 złotych.